Hej, spotykamy się dzisiaj w plenerze nad kanałem bydgoskim, gdzie nasza liczna ekipa Envio Group Crew weźmie udział w akcji sprzątania świata. Akcja jest nietypowa, ponieważ sprzątać będziemy z kajaków. Panowie, silni jesteście, dacie radę. Jest z nami Tomasz Izajasz, miłośnik, kustosz muzeum i specjalista od kanału bydgoskiego, który odpowie, gdzie dzisiaj będziemy sprzątać. Dzisiaj jesteśmy nad starym kanałem bydgoskim. Jest to niezwykły odcinek, piękny odcinek. Czasami niestety zdarza się, że jakiś przechodzi czy wędkarz zostawi coś, co nie powinno tutaj zostać. Będziemy sprzątać najpiękniejszy odcinek kanału bydgoskiego w Bydgoszczy, który przymierzycie dzisiaj pomiędzy śluzami. Więc o to miejsce trzeba dbać. Stąd też akcja sprzątania zarówno z kajaków, jak i od strony lądowej. Każdy duet został wyposażony w rękawiczki, worki na śmieci, siatki, które ułatwią wyciąganie śmieci z wody. Nasza dzisiejsza ekoakcja organizowana jest w ramach inicjatywy 10 akcji społecznych na dziesięciolecie Envio Group. Jesteśmy właśnie na półmetku. To dla nas ważne wydarzenie. Nasza spółka obchodzi w tym roku 10 urodziny. Bardzo spoko. Trochę się zmęczyliśmy, ale jest fajnie. W akcję włączyło się ponad 30 osób. Te osoby, które nie zdecydowały się płynąć kajakiem, sprzątają brzeg i okoliczne deptaki. Dlaczego postanowiłaś włączyć się w akcję ekologiczną? Ponieważ bardzo rzadko bierze się w czymś takim udział i jeżeli już jest okazja, zwłaszcza w taki wyjątkowy sposób jak robienie tego na kajakach, co też sprawia, że nie jest to takie nudne, to czemu nie? Akcja ma na celu uświadomienie innym, jak dużo szkody wyrządzają śmiesząc podczas spacerów czy wycieczek rowerowych. Kolejna nasza akcja zakończyła się sukcesem. Teraz czas na wspólną integrację i zasłużony odpoczynek przy przygotowanym dla nas ognisku. Zapraszamy na nasze social media Envio Group Crew.